10 zachowań, które wkurzają nas w Polakach. Jestem patriotą i kocham swój kraj. Niestety czasami muszę się wstydzić za współplemieńców. Świetnie to pokazuje znana nam wszystkim małpka. Przy okazji, której zapraszam was do zaprzyjaźnionego z naszym kanałem sklepu poświęconemu kultowemu Januszowi. No dobra, to ruszamy. 10. Smród. Dzięki Bogu problem już mniejszy niż kilka lat temu, ale nadal się pojawia. Ja wiem, że woda kosztuje, a płyn do myciało panie, to już w ogóle towar luksusowy. Ale weź ty człowieku, jak jedziesz autobusem, umyj się, proszę. W autobusach powinna jeździć ochrona i jak od kogoś po prostu śmierdzi, to wywalać go. I tyle. 9. Wierceń. Środa. Północ. Co wtedy najlepiej zrobić? Sprosić pięciu kolegów grill, piwo i każdy wiertło i tak do trzeciej w nocy. Co można wiercić przez trzy godziny w środku nocy? Wytłumaczcie mi to. Może to jakiś rodzaj rozrywki. Jedni oglądają mecze, inni grają w gry, a jeszcze inni napieprzają wiertłami w ścianę. Osiem Disco Polo nikt nie lubi, a jak się upije, to każdy słucha i dobrze się bawi. Otóż nie, ja jak się napiję, to łapię tryb nieśmiertelności i zaczynam myśleć, że jeśli wsadzę odtwarzacz muzyki temu wspaniałomyślnemu wiejskiemu DJ-owi, który to puścił, to rozwiąże wszystkie problemy. I wiecie co? Pewnie bym je rozwiązał, ale zostanę oskarżony o homofobię, bo jaki heteroseksualny facet z krwi i kości słucha czegoś takiego. Siedem dzieci, zjawisko to nasiliło się ostatnio, nie wiem czemu. Autobus, korytarz, chodnik, wszędzie biegają te dzieci. Gdy ja byłem małym dzidziusiem i darłem mordę, to dostawałem od matki łomot i grzecznie siedziałem, szanując innych ludzi. A teraz krzyczą, biegają, rzucają te bachory. A co tatuś z robi? Nic. 6. rasizm. Jestem kibicem i mam szczęście, że kibicuję małemu klubowi. Bo gdybym trafił na duży stadion, to chyba bym się spalił ze wstydu. Chociaż nie. KSW Koloseum, ten drech walczył z czarnoskórym. Kurwa, normalnie jakbym się do Trzeciej Rzeszy przeniósł. Same Hitlery normalnie. A nie? Dobra, to wielcy Polacy. Kazik pięknie powiedział o takich osobach. Nowo mieszanie katolika z manią pod... Się co rano i chodzący do kościoła, chętnie by zabili ciebie, tylko za 5. Klaskanie. Temat przerabiany miliony razy, więc nie będę już tutaj jakoś szczególnie się rozgadywać. Powiem krótko, idioto, nie klaszczę się w samolocie, bo to wstyd. Zawsze myślałem, że o co to, że klaszczą, nie chcę klaszczą. A jakiś czas temu miałem okazję ulecić samolotem, i jak usłyszałem, jak biją brawa, to zażenowanie po prostu na maksa. Wstyd. Cztery. Polityka. No jakby nie poruszyć tego tematu. Są dwa rodzaje Polaczków mafia i sekta. I jedni i drudzy rozdalają ten kraj. Są osoby, które się znają osoby wykształcone, historycy, ekonomiści, nawet studenci kierunków politycznych, gospodarczych i militarnych. I co? Głos takiej osoby jest wart tyle samo, co głosy jakiegoś Staśka z podbudki z piwem. Nie jestem za demokracją. Jak ktoś chce głosować, niech skończy studia. To moje zdanie. Dziękuję. 3. Miejsca publiczne. Jakim trzeba być młotem, żeby upijać się w miejscach publicznych? Zjawisko bardzo dobrze znane. Idziesz sobie spokojnie w parku, i siedzą takie nie wiadomo co. Śmierdzi od nich, i narąbani zaczepiają ludzi. Przecież to jakieś aspołeczne przypadki. 2. Kierowcy. Wiecie co mam na myśli? Pijanych kierowców. Wsiąść za kółko po alkoholu to największy debilizm, jaki może być. Trzeba być prawdziwym zwierzęciem, żeby tak zrobić. Albo lokalni rajdowcy, ci, co wyprzedzają bez kierunkowskazów i bawią się w szybkich i wściekłych. Ja nie wiem, jak na to można pozwalać. To, drodzy państwo, jest już prawdziwy szczyt wieśniactwa. Jeden śmieci, a właściwie całkowite niszczenie otoczenia. Śmieci główna psów na środku chodnika puszki po piwie w lesie pomazane mury. Tak nie trzeba mieć 50 lat, żeby reprezentować szlachetny ród Polaczków Januszy. Na koniec jeszcze raz przypominam o zaprzyjaźnionym sklepie typowa polska. Zapraszam. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!